siema, siema, przyjechał właśnie Oskar i razem lecimy. Lecimy na dwa kłady. Chyba. Co? Kaptur ubierz, żebyś nie zmarł. Dobra. O. O. Idź. Nagrywa? Nagrywa, no.
Beta. Zaraz przyjedzie tam. Oskar, wiesz co, to koło idzie ci tak, na tą stronę za to mocno. No idzie w lewo, ale i tak skręca w prawo. Aha. No właśnie, w tym jest problem, że ustawiliśmy, jest lepiej niż było, bo aż tak nie szarpie. To jest lekko w prawo, to jest mocniej w lewo, ale i tak coś jest z tą zbieżnością, że nie wiem, może tu jest napierdolone ciśnienia na tych oponach, czy coś za dużo. Nie ma dużo. No właśnie nie wiem. Może w drugim jest więcej, czy coś. No... Mi się wydaje, żebyś musiał dać do Marka tam, dam, wiesz? Dam. No bo ja i tak te kierunki jak najszybciej chcę zrobić, wiesz? No. Jak tam, powiedz? A dobrze, zmieniłem części, już na koło wybiera. Bardziej na obroka. Co zrobiłeś? Części zmieniłem, zapłon sportowy. Zapłon. Sportowy wsadziłem MVT i już jedzie. Prędkość maksymalna mi trochę spadła, ale na przyspieszeniu dużo zyskałem. Ale to lepiej. To lepiej na koło wyrywa. No lepiej. Teraz jak jadę to z rezonansu bez problemu, sam ciągnie na silniku. Trenowałeś na kole? Nie. Na skuterku mam tu, na skuterku było, ale na handel kupiłem sobie. A fajne lusterka masz. No, 50 zł dałem. Coś ty. No, chyba. Ale to są wszystkie takie w tym samym stylu. Ja te co ci dam te do Kajosa to są takie same, tylko pomarańczowe. 5 dych dałem. Hebe. No. 5 dych, komplet, wszystko kosztowało. A to nie jest ta firma Hebe, co produkuje te kaski? Nie jestem w stanie powiedzieć. I dziuchy? Podobały mi się, tak kupiłem. Małe były, kurwa, widać, ale i tak fajnie. Ładnie wyglądają. Piękna jest ta Beta. No, ładna. Ładna. Julek zaraz będzie, bo tam to paliwo jechał. Aha. Pół lampy zaczęły działać. No, pierw działało pół, no, potem no. Żadna. O, tak miałeś, no. Ta. Tak ona jest do wymiany cała, nie? Ale zimno. Ciepło. Ciepło. Już ręce odpadają. Fajny był wariat. Ważne, że dłużej, że się nie mieści. Trenował? Na kole? No. Trochę. To jak masz? Do Willi. To jak masz, więc ci nie wywalisz. No. Ale kład przeważnie jak strzelasz, ruszasz, to on znosi w jedną stronę. On się raczej nie pójdzie i nie stanie na stelażu, tylko przewróci się na bok. No. Tak, na bok, no. Tak. Dobra, trochę trzeba pojeździć. W tą stronę lepiej, bo w tą stronę jest trochę nierówna ta droga i mnie na prawo ściąga. No trochę tak. Jak widać zresztą, nie? Tak. Olek może przyjedzie, ale nie wiem, bo on KTM-a ma, SX-a 250. Kto? Olek. Frontczak. Tak, no. W Łusowie. No, ale jedzie. Ostatnio tam jeździł, to normalnie w pionie leciał na kole. Tak? No. Oj, żeby się tylko Olas nie wywalił, żeby nie było... Tam na dziura koło rowu, tak. Historii z po... wczoraj. No. Wczoraj chłopak właśnie dwusuwem, ile to była? 250? Honda, tak? Czy co to było? 250 Honda, no. No, dwusuw urwał dziób z tyłu, a drugi się przewrócił czymś innym, ale tam nic nie uszkodził. Maraz, no. A ten, co chciałem mówić, no bo Olek to wcześniej się wywalił na stopi, nie? Na filmie u mnie. A, już wcześniej. No.
A teraz kombinuję, żeby coś na plecy polecieć. Ale ładnie jeździ, dobrze. Opony małe są, to ostatnio jak ich potrawię, to przyczepności nie mógł złapać. O. Pięknie, po prostu pięknie. Nie, przejadę się. No przejedź się. W ulicy, a to na kole trzeba. Pięknie. Pięknie ta 50 się zbiera, nie? No, ale dopiero na wyższych. Jak wejdzie w torezo, to idzie. Idzie fajnie. Ale to ciężko wybić. Ale kole. Te kłody fajnie wyglądają, Oskar. Dobra. Nie, podoba mi się. Ale wszystkim się podobał ten bombardier wczoraj. No jak nigdy nikt tego na oczy nigdy nie widział, to jest tak mało. No. Ale spalić gumę może. Nie, jak hamulce nie, no chebla, zrobić. Nie? Dobra. A poza tym chuj wie co tam z tym olejem, nie? Jadą, patrz. Jak stłeczni, co? Coraz lepiej mi idzie. Co? Coraz lepiej mi to koło wychodzi. No.
nagrywałem, to wyszło najlepiej. Nie teraz. Nagrywałeś? No ostatniego już nie, już inną. Ale masz ze swoje. Jedziesz! Poszedł. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.